Nie ulega wątpliwości, że wiemy, że przed nami bardzo trudny okres. Tak naprawdę szykujemy się na perturbacje w gospodarce związane i z kłopotami z energią, i z tym, że mogą być bardzo duże przetasowania w zakresie strumieni popytu. No, klienci nie mają portfeli z gumy i niestety będą musieli wybierać, co kupić, z czego zrezygnować. Oczywiście obawiamy się o koniunkturę u naszych głównych partnerów za granicą, bo w niektórych krajach, które są dla nas wiodące, sygnalizowana jest recesja i to czasami nawet dłuższa niż kwartał czy dwa. Stąd jest wiele obaw przed przedsiębiorcami. Z drugiej strony w pamięci mamy znacznie bardziej dotkliwe kłopoty związane z pandemią, które udało nam się jakoś przetrwać, więc w ten sposób porównując możemy liczyć, że jakoś sobie poradzimy. Oczywiście całe zamieszanie, które jest w otoczeniu prawnym, tego, co robimy, no niestety nie pomaga. Z drugiej strony część przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że okres taki bardzo trudny, jaki przed nami, to też okres pojawiających się bardzo niespodziewanych szans. Czasami ktoś z rynku wypada i można jego miejsce zająć. Czasami klienci, którzy do tej pory na nas nie chcieli jakoś specjalnie przychylnym okiem patrzeć, teraz, nie mając innych dostaw, pierwszy raz skuszą się na nasz towar czy na naszą usługę i potem zasmakują w niej i to będą już nasi klienci na lata. Stąd trzeba tak naprawdę oprócz zachowania odpowiedniej dozy ostrożności też mieć no, takie wyczucie na to, co może dla nas się również pozytywnego pojawić. Pamiętajmy, że to, że gospodarka przeciętnie będzie się miała tak troszkę byle jak, nie oznacza, że w podobny sposób będzie się działo w każdej z branż. Część z branż będzie miała znacznie gorzej, ale część lepiej niż to by wynikało z danych o przeciętnym stanie gospodarki. No, w tej chwili, jeżeli by popatrzeć na dane o koniunkturze, które możemy obserwować, głównie w oparciu o dane, które nam pokazuje Główny Urząd Statystyczny, no, widać, że jesteśmy bardzo ostrożni i spodziewamy się, że koniunktura się może wyraźnie pogorszyć. Natomiast myślę, że w ostatnim czasie sporo z takich opinii, tych nadmiernie ostrożnych, no jest też wywołana tym, że cały czas mówimy o tym, że może być trudno i troszeczkę dopasowujemy się do tego, co widać w przekazie medialnym takim wiodącym i że teraz to przereagowanie jest trochę głębsze niż jeszcze kilka lat temu.